Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj gramy w Dungeons and Degenerate Gamblers. Grę, w której będziemy musieli przedrzeć się przez tawerny pełne zdegenerowanych hazardzistów, którzy są kompletnie uzależnieni od swoich różnych gierek. Tak naprawdę będziemy starali się ich pokonać. No i jako, że jest to roguelike, to najprawdopodobniej odblokowywać przy tym całą masę zabawy. Miejmy taką nadzieję. Dużo ostatnio powstaje, mam wrażenie, takich gier, które skupiają się gdzieś na jakimś takim bardziej kreatywnym podejściu do kwestii karciano-hazardowych, nazwijmy to w ten sposób. No i zawsze ja osobiście witam tego typu próby z otwartymi rękoma. Moi drodzy, ja was zachęcam bardzo mocno do kliknięcia w przycisk subskrybuj, jeśli tylko wam się podoba to, co robię. Jeżeli widzicie mnie któryś raz, a nie zrobiliście tego jeszcze, to zasubskrybujcie kanał, będzie mi bardzo miło. Natomiast my stworzymy sobie najpierw naszą ID kartę, zmienimy ją trochę, bo ona tutaj jest taka domyślna, z tego co widzę, wszystko jest na jedynce ustawione. Ale możemy sobie decydować, możemy różnie wyglądać. Możemy na przykład wyglądać tak, twarz też możemy zmienić, chociaż nie tyle zmiana twarzy, to zmiana koloru skóry tak naprawdę. No dobra, ale my sobie zrobimy... No nie wiem, na przykład zrobimy, szkoda, że te kolory są uzależnione najwyraźniej od no właśnie fryzury, więc nie możemy sobie stricte wybrać jakiegoś niewiadomego pomysłu. Trochę wyglądamy jak Severus Snape na tym, więc dlaczego by nie? Dobra, okulary zmieniły to i już nie wyglądamy jak Severus Snape, chociaż jak taki Severus Snape, który przechodzi kryzys, można powiedzieć, średniego, jak to się mówi? Kryzys średniego wieku, o dokładnie, mamy mu jakiś wąsik, będziemy bardzo dziwnym Severusem Snape'em. Ubranko mu zmienimy, no myślę, że na jakieś takie... Nie no, to jest nago, czy mam rozumieć, że on to innego gra? Nie. Mamy sobie takie czarne, damy jakieś... O, jakiś szalik można dać, kolczyki. Może bez posady, myślę, że on aż tak nie przeżywa swojego wieku średniego. Dajemy mu jedynkę, kapelusik mu poskąpimy. Zmienimy trochę background, żeby się bardziej wyróżniał, powiedzmy. I ramkę mu damy też, żeby... O, taką kolorową, cudnie. Mamy naszą postać, nasz Severus Sniper, jakiś można powiedzieć. Gramy, rozpoczynamy nową gierkę. Ja tutaj mam kliknięty przycisk continue, ale to dlatego, że niechcący mi się kliknęło, gdy rozpoczynałem nagrywanie. Dobra, co możemy tutaj wybrać na początku? Bo ja nic nie wiem o tej grze generalnie, poza tym, że to jest jakaś taka właśnie w stylu hazardowym rogalikowa produkcja. Wybieramy nasz startowy deck. To jest deck, czyli talia, która będzie z sercami, one nas leczą. Ok, mamy jak widzicie od króla do asa całą ekipkę. Potwierdzamy, że to chcemy, bo to chcemy. I teraz co się tutaj będzie działo? Obrażenia są równe różnicy pomiędzy wynikiem. Bast oznacza 0. No ale dobra, podchodzimy do starej tawerny. Śmierdzi ona napitkiem i też uzależnieniem, co ciekawe. Będziemy musieli w pewien sposób nauczyć się sztuki dziwnej wersji blackjacka, którego tutaj grają. Wchodzimy do środka w takim razie. Witaj z powrotem. Co powiesz na drink, a może na partię kart? Okej. Ja powiem, że nie mam pojęcia. Powiem hit. I to mam waleta w tym momencie. Walet to jest 10. Jeżeli wygramy, to max score nas wyleczy. Mamy 10, on ma 6. Zobaczcie, że tutaj widać tą kwestię zapełnienia, ile jeszcze możemy przyjąć. No, czy chcemy na tylu zostać, czy chcemy grać dalej? No 10, no pewnie, że chcemy grać dalej. Dostaliśmy 10, to już jest 20. Ja tutaj bym już raczej jednak został, więc dajmy sobie standzik. Proszę bardzo, 20-19. On oberwał w tym momencie za 1 tylko HP, ale jednak mamy 100 HP. Nasz tutaj dobry karczmarz ma tylko 5, więc jakby można powiedzieć, że troszkę mamy większe szanse na zwycięstwo. Asik pięknie, 11 albo 1, bo jest flexible, jak sami widzicie, więc możemy sobie tutaj wybrać, zależnie od sytuacji, który to wartość cyfrowa będzie tej karty. Klikamy hit, mamy potencjalnie 16 lub 6, zależy jak chcemy do tego podejść. Klikamy jeszcze hit, no teraz tak, jeżeli to była 11, to mamy 16, 22, ale jeżeli to jest 1, to mamy 6, 12. Jeżeli to jest 12, to możemy hitować dalej. Mamy 16 w tym momencie, no i czy chcemy ryzykować? A ma 18, on nie musi hitować. 24, dupa niestety, można powiedzieć. Straciliśmy, dostaliśmy całkiem mocny wpierdziel, dużo potężniejszy niż on nam zaserwował. Hitujemy znowu. Część widzimy, jakie karty już nam zeszły w sumie tak naprawdę. Nie pomyślałem o tym, żeby to wcześniej sprawdzić, bo chyba nie mogą się powtórzyć. Trójeczka. Dama to jest w tym momencie 13. Takie karty już zeszły, więc jeszcze powinniśmy... Jak rozumiem, właśnie mieć takie karty. Fajnie, że możemy to sprawdzić i się zastanowić. No bo jeśli przyjdzie król, to jesteśmy na baście, bo będziemy mieć 23. Jeśli przyjdzie 9, to będziemy też chyba na baście, 12 i 10. Czyli 7 i 2 nas interesuje. Jest taka szansa 50-50 trochę. Ja bym... Kurczę, a jak zagramy kolejną partyjkę, to będziemy mieli... Ja bym tutaj zostawił stędzik. 13, on sobie tutaj 20, no dobra, zadał nam obrażenia, niech mu będzie, ale teraz jesteśmy w dobrej sytuacji. Siódemeczka robimy jeszcze, hit jest 9. No i teraz tak, co nam przyjdzie, to wciąż jest ok. On ma 21. No to my nie mamy co w ogóle grać, tu mamy 9. Stąd niech te 2 obrażenia przyjmiemy na siebie. Nie jest dobrze generalnie. No ale cóż, robimy hicik, mamy 9, i teraz będziemy przetasowanie kart mieli. Dostaliśmy 14, on ma lepszy wynik. Och, znowu niestety baścik. A jak baścik to 0, to znaczy, że przyjmujemy cały damage, który on nam zadał. Walecik. Kuleczka została, jest 14, spróbujmy zrobić hit. 21, no oczywiście, że nie będziemy już nic kombinować. Proszę bardzo, uleczyliśmy się jeszcze przy okazji. Świetnie, nawet nie wiedziałem, że nas to wyleczy, ale dobrze wiedzieć, także teraz warto by... On ma jeszcze 2 punkty życia. Nie najgorzej mu poszło mimo wszystko w poprzedniej rundzie. Dobra, zobaczmy. 12 mamy, on ma dużą przewagę. 13, no bo to jest as. Hitnijmy, 21, robimy stancik, znowu już prawie full HP mamy. No a kolega padł, pokonałeś mnie, wybierz sobie kartę jako nagrodę. A to jest, nie musisz za to nawet płacić. Po każdej rozgrywce można tak zrobić. Możemy wybrać kartę jako nagrodę. O kurde, ale te karty nie są takimi typowymi kartami. Karta lojalnościowa. Jak zagramy, to permanentnie dostajemy pieczątkę. Przy 10 pieczątce mamy instant blackjacka. Fajne. Możemy też calamari game card. Calamari, czyli Squid Game, rozumiem. Jak zagramy, to bierzemy 3 obrażenia, ale też zadamy 3 obrażenia. Jak mamy przeciwnika, to dostajemy 100 chipsów, czyli rozumiem, że pieniążków. To oznacza scratch. Jak zagramy, to dajemy 3 obrażenia i zwiększamy damage wszystkich naszych scratchów o 2. Też fajne. Możemy zapłacić 21 chipsów, żeby zobaczyć tą randomową kartę specjalną. Zapłaćmy. Co to jest? To jest talerz ślimaków. Jeżeli on stance, co to konkretnie znaczy tutaj w tym przypadku, będzie zaokrąglał w górę i dawał tarczę o tej wartości. Wow, okej. No to jest bardzo ciekawe. Round up. To nie jest może, że zaokrąglał, tylko że się schowają w sobie i dają tarczę. Exploit zlokuje, a przy starcie i trzeba tak naprawdę użyć jednego advantage'u, żeby ten efekt mieć. To się odblokuje. To jest bardzo ciekawe, ale mi się podoba jednak ta karta lojalnościowa na razie. No dobra, pokonaliśmy pierwszego kolesia, pokonaliśmy karczmarza. Teraz możemy wybrać, czy będziemy walczyli z pijakiem, czy z bardem. Ja myślę, że zagramy z bardem. A co? To se chip to your dealer, co? Ktoś tu do Wiedźmina nawiązuje. To zobaczymy, jak nam pójdzie. To jest advantage, który mamy. Na ten moment nam się nie przyda do niczego. Jak rozumiem, 4, co to? Geralta rzucił! Geralta z Rivii rzucił bard i spalił nam jedną kartę. Co za skurkowaniec? Jak on miał prawo Geralta zagrać? No ma, to wrzucimy 10. Mam nadzieję, że drugiego Geralta nie ma. Mamy 19, ja zrobię stędzik. 2 punkty obrażeń dla niego. Geralt mu nie pomógł, proszę bardzo. Ja mam tej karty jeszcze dużo. To może przyjść cokolwiek. Hitujemy, to jest 18, robimy stancik, może 22, świetnie. Bum, 1 punkt życia mu został. Tyle było swojego Geralta, koleś. Nie ma tutaj po prostu podszywania się. O, jest moja karta lojalnościowa. Możemy ją eksploitnąć. Jak ją eksploitniemy, to ten efekt zadziała. Robię tak i powolutku mi tutaj wchodzą ten. O, Joker, on tam w ogóle zawalił. Ja w ogóle mogę zrobić stand na 6. I go pokonać, jak rozumiem. Nie muszę kombinować za bardzo. No i tyle. Czy nasz bohater przetrwa? No ciekawe, ciekawe. Mam czerwoną kartę. To jest negatywne 8 serc. Rozumiem, że minus 8 robi. Ciekawe. Mamy też możliwość podjęcia interakcji z naszym deckiem, żeby zobaczyć, co się dzieje. Ok. Możemy też zapłacić chipsy. Zapłaćmy chipsy. Co to jest? Social security card. Ok, czyli takie, można powiedzieć, taki dowód osobisty trochę. Jak zagramy, to dodajemy świeżą kopię każdej z kart przeciwnika obecnie zagranych. Fajne, biorę to. Jest to dosyć przykre, że mieszkańcy miasta nazywają tych hazardzistów degeneratami, kiedy prawdą jest, że tak naprawdę są oni prawdziwymi ofiarami systemu. Totalnie, mamy event. Możemy event, zróbmy event, zostaniemy na noc w karczmie. W jakim pokoju? Mamy ile? Mamy 78 tych pieniążków. Możemy spać na podłodze. Możemy spać w tanim pokoju, ale randomowa karta zostanie od nas ukradziona, albo w takim fancy, ale jak śpimy na podłodze, to nie stracimy karty, więc śpimy na podłodze. Dziwne, bo na podłodze powinniby nas łatwiej okraść, nie? Tak mi się wydaje, ale jednak tego nie zrobili. Dobra, możemy się napić, a możemy walczyć z hazardzistą. Walczmy z hazardzistą jednak, napijemy się później. Chcesz grać? Ja postawię 50 pieniążków na to. 50, chłopie. Czy ja tyle stracę? Shit, to muszę uważać na to, co robię. Dungeon 17. Okej, no to zagrajemy. Proszę bardzo. 13. Świetnie, my 5. To my możemy spokojnie grać dalej. O, jest karta Social Security. On już zbastował. Proszę bardzo. Świetna sprawa. Co my tu możemy zrobić? Możemy kupić tą, aż zyskać jego karty. Tylko że dostaniemy w pierdziel. 1, 2, 3 to są randomowe liczby. 6, 5, 4, no tak, ja mu po prostu dowaliło tyle, że go od razu zmiażdżyło. Ja nie chcę tego używać w tym przypadku. Ale ja bym jeszcze hitnął. I mi się wydaje, że tyle wystarczy. 12 punktów obrażeń. To jest ok. Tym bardziej, że mamy advantage. Gramy pierwszą kartę. O, super, możemy zeeksploitować. On ma tam 17, ja gram kolejną. 14. Możemy zabrać do mojego draw pile. A, czyli stąd 12, zaraz, takiej karty nie ma. Przepraszam bardzo, co pan robi? Jest oszustem. Ja was hitujemy jeszcze jedną. Tak, okej, przegraliśmy, niech będzie, ale przynajmniej... Nie, przynajmniej zaryzykowaliśmy, tak? Jakie mam tu jeszcze karty do użycia? Mamy różne. Prawda? On użył Lucky Starsów, dostał... Wiecie co, ja mu ukradnę te Lucky Starsy. Zrazu mi się może później. Gramy teraz 6, super. 16, shit. No, jaka jest szansa, że wyrzucimy poniżej, albo równo 5? 3, nie, jest bardzo mała szansa. Trudno. Straćmy jeden punkt życia. Czasem trzeba się poświęcić, czasem trzeba przyjąć obrażenia. Mamy Asika. Mamy 20, no i proszę bardzo, tyle nam wystarczy. Boom, to jest po kolesiu. Następnym razem lepiej, żebym wygrał. Wiszę w sumie menadżerowi całkiem sporo po ostatniej nocy. No to trzeba może przestać, może trzeba odpocząć na chwilę. Co tu za karty mamy? Nietoperza karta kredytowa. Jak zagramy, to kradniemy 10 pieniążków od przeciwnika. Jeśli mają mniej niż 10, to zadajemy im 10 obrażeń. Weźmiemy sobie tą kartę, ona się może przydać, może nagle nas doprowadzić do zwycięstwa. Mamy pijaczka. Pijaczka powinien być łatwo pokonać, nie? Trochę napiłem się, ale zawsze z chęcią zagram. Dobrze, dobrze, to mi się podoba. Nie będziesz może specjalnie uważał, co się dzieje. 16, on ma 19 w tym momencie. Ja mam wszystkie karty, ja mogę jeszcze wylosować. A, zaryzykuję 22 szlak, bo to tak, 19 to mnie zaboli trochę. Dawno się też nie leczyłem, to mnie trochę martwi. Dobra, hitujemy. Damę. Fajnie. Okej, i mam jeden advantage, to jest za mało, żeby cokolwiek zdziałać, więc hitujemy dalej. No nie, tutaj zostaniemy. 6 punktów. Zawsze coś. 7, 17, maksymalnie 20. Co on nam tutaj zrobił? Zmienił zasady. Do 20, to ja tutaj zrobię stędzik. Wyszła na nasza tak naprawdę. Lecimy więc dalej. Zastanawiam się tylko, bo nie do końca rozumiem, dlaczego ja wcześniej się leczyłem, a teraz już nie leczę. To mnie trochę zastanawia. No dobra, skitujemy jeszcze 2. Skitujemy jeszcze, tutaj 15 mamy. Do 22, ale to dla siebie. Dla mnie do 20. To ja stęduję tutaj. O, 1. Kurczę, by teraz do 22 może grać. To jest mu łatwiej wygrać tak naprawdę. Bo no tak, no muszę 1 uznać, a on zbastował, więc ja robię stenda. I tyle powinno wystarczyć. Boom. Naprawdę przegrałem? Naprawdę przegrałeś, kolego. Dasz nam teraz... To jest taneczna królowa. Ona przy okazji jeszcze zmienia wartość 10, 11, 10, 9, 10. Okej. Ciekawe. Znaczy, to, karta pamięci. Przy pierwszym zagraniu możemy wybrać kartę, którą już mamy, a jak jest na stędzie, to dodaję świeżą kopię tej karty do naszej kubki do pobrania. Użyjemy sobie, żeby zobaczyć Dark Flower. I co, jeżeli zagramy 3 połówki danego koloru karty, to możemy zdiskartować tę kartę i te połówki płoną? Okej? Ale co nam to da tak naprawdę? Dancing Queen mi się podoba, weźmiemy ją sobie w takim wypadku. Lecimy dalej. To miejsce wydaje się być siedzibą różnego rodzaju gości, ale wydaje się też, jak gdyby więcej ludzi wchodziło tutaj niż tak naprawdę jest. Gdzie oni wszyscy podzieli? Mam Square'a, a możemy też podrobić, spotkać podrabiacza. Też może zmodyfikować kartę? No pewnie, że chcę zmodyfikować kartę. Zwiększymy jej wartość o 1, nie będziemy mieli 2, będziemy mieli 3 teraz. Dzięki, ziomek. Za 45 tych. Mogę jeszcze coś zmienić. Nie, jest ok. Wtedy nie było trzeba. To jest moja tajemnica. Gracz pokerowy. Okej. To zaraz, ale gramy w Blackjacka. Blackjack to nie jest moja typowa gra, ale jest cicho dzisiaj, więc zagrajmy. No dobra, ale ty w ogóle umiesz, właśnie wiesz jakie są zasady? Jesus Christ, co tu się wydarzyło właśnie? As w rękawie i od razu as się pojawił. Spoko. No mamy 20... Och, god damn it. 21. No nic, no przyjmę to na twarz, nie jeden punkt życia. 12? Co? Zaraz, dlaczego na tle przyjęła, zadała obrażeń właściwie? O, mam tylko jeden exploit, dobra. Sobie kupimy jeden exploicik. Kubana 20 wyrzuciła, o mój Boże, spróbuję. Dobra, ukradliśmy jej pieniądze i na tym niech zostanie, trudno, przyjmę te 4 punkty obrażeń. Dam kawalet, ok, początek taki średni, dla niej lepiej. Dobra, wpadła nam karta security. Możemy dodać kopię każdej z kart przeciwnika. Czy ja wiem, a jakie ja karty jeszcze tutaj mam? Walety mogę mieć 2, no to wiecie co, proszę bardzo. A nie mam advantage'u, żeby tego użyć, no faktycznie. Zrobię hita. Kurde, znowu 1 punkt. Ale ona ma farta, no widać, że gracz pokerowy, nie? Co my tu mamy teraz? 3. No nie jest dobrze. Okej, ja mogę to zagrać jeszcze. 18, świetnie. W końcu jakiś damage z naszej strony został zadany. Hitujemy kolejny. Mamy walet. Jakby nie ma niebezpieczeństwa, coś się skrzani w tym momencie. Jest 20. Robimy standzik tutaj. No jest remis. Okej, mogło być gorzej. 8-7, to wiemy co nam wpadnie, choćby nie wiem co. No i tu się pojawia problem, ale zróbmy hita, mimo wszystko przegraliśmy, trudno. Jest 40 punktów, 28 punktów życia już w tym momencie. Czujemy kolejną partię z 10, ona ma oczywiście asa w rękawie, mamy 20, ona ma 21, jakie ona ma szczęście! Jesus Christ, dobra, 6, ona też 6, 3, ona as! My do 19 dobiliśmy dzięki naszej tanecznej królowie, możemy ją zeksploitować. To wtedy będzie miała 11. Eksploitujemy ją. I robimy stand. Zawsze coś. Kupujemy kolejną okazję do użycia. Asik, zróbmy, zagrajmy tego, chcemy tego asika mieć. No i co? Lecimy. Gdybym miał teraz eksploita. No cóż, robimy hit, Robimy kolejny hit. Ale jest źle, ale jest niebezpiecznie. Zostało nam -3, my przegraliśmy tą walkę. Straciliśmy szansę na to, żeby tutaj cokolwiek zdziałać. Dostaliśmy kartę śmierci w ogóle. Możemy odejść, możemy spróbować jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz. Odblokowało nam się więcej różnych talii. Teraz mamy już 4 na 18. Możemy na przykład dostawać więcej obrażeń. Znaczy możemy zadawać więcej obrażeń. Ale te serduszka leczące były ok. Ja z nimi zagram jeszcze raz. Najmniej sobie troszkę spróbujemy rozegrać partyjkę jedną może. Wchodzimy do oczywiście starej tawerny. Mamy karczmarza. Wiemy jak to wygląda już w tym momencie, więc możemy trochę szybciej zagrać. To było ryzyko. Podjąłem się go i straciłem dużo HP. Goddammit. Dobra, robię stand. On zbastował. Super. Bardzo mnie to cieszy, bo to wystarczyło. Znaczy raz. Przecież dobry wynik osiągnąć i już po sprawie. Zielona karta. Jak zagramy, to przesuwamy jedną z zagranych albo usuniętych kart na wierzchołek. Aha, okej, czyli przeciwnikowi weźmiemy karty, które on zagrał. Nie, naszą kartę, którą zużyliśmy albo odrzuciliśmy, wybieramy i przesuwamy ją w miejsce, które nas będzie pobierał przeciwnik. Fajna karta. Nawet nie popatrzyłem na inne, tylko wziąłem. Jeśli zamierzasz spotkać się z menedżerem, to może byś powiedział dobre słowo na mój temat. Dam ci jeden z tych żetonów, żeby ci pomóc. O, proszę bardzo, unikalny żeton, który możemy ze sobą zabrać. Podczas różnych wydarzeń efekty wskazanego żetonu są zawsze dostępne. Na przykład możemy, jak przyjmiemy obrażenia, zyskujemy advantage, albo możemy zacząć z advantage'em. Jak go wydamy, to poniżej 30 HP odzyskamy ten advantage. Nie, myślę, że przy obrażeniach chcemy dostawać więcej advantage'y. Zagramy z bardem, on znowu Geralta pewnie wyrzuci nam, proszę bardzo, niech spróbuje. Na razie nie wyrzucił Geralta, mam 18, robimy stand. Remis? Spoko. Ja nigdy na remisy nie narzekam. 3. Taka znaczona trochę. Zobaczmy, 6. On ma 13, to jeszcze nic takiego. Ona Geralta spalił nam kartę na liczbę kostką, no i jest remis. Zaryzykujmy, że zbastuje. Nie zbastował, 4 HP. Trudno. Jakie tam jeszcze ma karty? 10 i waleta. Aha. No tak, to powiem tak, on ma tam 10. My różne mamy możliwości. 2, 4, 5 nas ratują, król 10 as nas dobijają. Ha! Proszę bardzo, 21, wszystko serduszka, to się chyba jeszcze uleczymy, jak rozumiem. Tak jest. No i proszę bardzo, bardziej go trzymał obrażenia, a mamy czwórkę. No to już będzie trudniej. O, dwójka wypadła, 17, ale tutaj już nie ma co. Przyjmiemy te dwa obrażenia, bo tam po prostu nie ma opcji, żeby to jakoś ugrać, a teraz już będzie opcja, żeby ugrać, bo weźmiemy sobie króla. Mamy tą kartę, którą byśmy mu rzucili. On ma czwórkę w tym momencie. Dajemy mu króla. Proszę bardzo, 14. Ja wiem, że ja mam tutaj dziesiątkę, więc ja gram. Zaraz, dlaczego... O, czegoś chyba nie przemyślałem, to była 13. Upsi daisy. Ale dobra, on też zbastował. Więc się kurczę nic nie stało. Dobra, to było głupie bardzo, ale na szczęście się nie skończyło naszą porażką. 16. Ja robię standard. I to była dobra decyzja, jak się okazuje. 2 punkty życia. 7. 17, on ma 13, robię standard znowu. Ha, zbastował kolejny raz. Dobrze, to mi się podoba. To nie jest gracz pokerowy. Gracz pokerowy nas rozwalił kompletnie. 0, get out of jail, czyli wyjście z więzienia. Jak zagramy, to mamy remis. Po prostu i kropka. Bierzemy ten kart. A teraz zobaczmy, zostaniemy na noc, czy weźmiemy sobie jakiegoś counterfeitera. Weźmiemy sobie tą poprawkę dla naszych kart. Poprawimy jedną, damy increase do... Zróbmy 11 z 10. A co? A co? Wystarczy mi tyle usług. Mam 54 monety, na razie ich nie muszę używać. Napijmy się, tego nie zrobiliśmy wcześniej. Napijemy się specjalności zakładu. Da nam kartę lojalnościową z 3 pieczątkami. I możemy jedną kartę usunąć, ale nie stać nas na to. 65. Możemy tutaj dostać taką kartę lojalnościową. 8 obrażeń przyjmiemy. A co mi tam? Jest karta lojalnościowa i możemy jedną kartę usunąć. My sobie usuniemy, wiecie co? Usuniemy sobie dwójkę z beku. Nie potrzebujemy dwójek. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale tak zrobiliśmy już. Zagrajmy sobie z hazardzistą jeszcze. Hitujemy. 9. Od razu asik, robimy stędzik. To są 2 punkty obrażeń. Zawsze jakiś początek. 8 z trójeczką dają nam szansę na to, żeby jeszcze grać. On 17 wyrzucił. God damn it. Jest mała szansa na to, że się nie zbastujemy tutaj, więc zrobimy standard. Trudno, 1 punkt obrażeń przyjmę. Lecimy dalej, 4 jest w porządku, 14, jak ja mam tej karty? 7 będzie ok, 6 będzie ok, wszystko inne nie będzie ok. Zaryzykowałem, po prostu zaryzykowałem, wiecie? Tak, chciałem zobaczyć, czy mi się uda. Mamy kartę wyjścia z więzienia od razu, czyli możemy od razu remis zarządzić. Czytujmy, proszę pana. 21 to nie dość, że leczonko, tylko jeszcze 2, my panu punkt obrażeń zadamy jeszcze. 6, 7, o 20 ma. Próbowaliśmy, kurczę, pieczątkę. Zróbmy remis. Zagramy na remis, co mi tam. Czemu dałem hit? Czemu dałem hit? Masz 11. Tant. Nie wiem czemu kliknąłem hit, to był mój duży błąd, że kliknąłem hit. Nie pomyślałem w ogóle. Przecież faktycznie miałem przycisk taki, o, stand, 14 jest ok. Bum, dostałem mu 3 punkty życia. On rzucił 11 od razu. A i kolejny raz, fantastycznie. Czyli dobrze, że mu tą 11 wrzuciliśmy. Następnym razem lepiej, żebym wygrał. Jasne, jasne. Wisisz menadżerowie, to nie moja sprawa. Mamy tutaj negatywną trójkę. Mamy Happy Valentine. Leczy obu graczy o 14 HP. Z jednej strony trochę szkoda, że obu. A co tu jest ciekawego za karta ukryta? To jest liczba pi. Okej. Zaokrągla do góry. No dobra. Plus 1, jeżeli karta nie nawali, to oznacza to zaokrąglenie. Okej, weźmiemy sobie tę kartę. Czemu nie? I to jest takie 3 albo 4, zależy od sytuacji. Woźny. Zagramy przeciwko woźnemu. To ja? Cóż, przerwa mi się zaczyna. No i super, jak się zaczyna przerwa, to lecimy. Ciekawe, jakie masz typowe karty. Okej, dajemy mu 4, no dajemy mu 4, no. Pak. Hitne. Pak, yeah. Standujemy, jeszcze przy okazji trochę się wyleczyliśmy z samych serc, jasna. Lecimy, walecik i... 19 jest spoko, mamy się 19. Remis, okej. Wiecie, to jest woźny, to nie jest byle kto. On wie jak grać. Dostaliśmy kartę ucieczki z więzienia. A on zbastował, więc za 13 punktów właściwie mu dowalamy. Król, spoko i... O, co za kluczyk? Wybierz jedną z kart przeciwnika i zlokuj ją. Jeśli jest zlokowana, karta nie może zostać wyrzucona, ale spoko, bo ja sobie tutaj zrobię stędzik. Okej, wyszło mu jak wyszło. Kupujemy kolejną kartę. Aha, ona tu i zostaje przez cały czas. Spoko, to dajesz mi tego darmowego blackjacka. Fantastycznie. Dalej mam 10, okej. Eksploitujemy sobie tą kartę, tutaj dalej jest 10. Proszę bardzo, kolejny blackjack. Fenomenalnie. Dzięki woźny, dobrze było z tobą pograć, naprawdę. Dobra, co my tu możemy? Mamy kolejną kartę pi. Okej, weźmiemy sobie kolejną kartę pi. Będziemy mieli dwie pi już w tym momencie. Nikt nie wydaje się wiedzieć, kto zarządza tą całą tawerną, ale też nikogo chyba to nie obchodzi. Możemy też kupić sobie 8 kart. Ciekawe, każda karta kosztuje 65 chipsów, mamy 140, więc stać nas na dwie. Dobra, co ten Joker robi? Kopiuje wartość i też należność karty z jednej z wyrzuconych. Weźmiemy sobie Jokera. Jest booster pack, 5 kart, bierzemy. Coś tam może być ciekawego w tym boosterze, jak go wylosujemy podczas gry. Menadżer, w końcu znaleźliśmy menadżera. Czas na kilka odpowiedzi. Tylko że jakie my pytania mamy? Witaj ponownie, mam nadzieję, że wszyscy się tobą opiekują dzisiaj w odpowiedni sposób. Pewnie, zagram z tobą w grę. No to super, panie menadżerze, bo mamy do porozmawiania. Co pan tu za ten nielegalny proceder prowadzi? Co tu się wydarzyło właśnie? Nie wiem, ale kolej zbastował. Co to za karta była, którą mi tutaj wrzucił? Zamień tę kartę z jedną z kart przeciwnika. Karta wizytówka to była. I... Buster, znaczy booster się nam pojawił. Super, a nie możemy zagrać, bo potrzebują co? Kim po kolei grać? Bez foil przy okazji. Okej, ale ja skituję na razie. Oh shit, 15, skipiłem jeszcze raz. No super, ja zagram tą 10 i żeby stand. Jest remisik. A resztę mogę zagrać? Bo one tak na szaro wyglądają. Na razie zagram normalną kartę, jeszcze kartę z więzienia dostaliśmy. Czy nie mam po prostu... Nie mam advantage, to nie mogę zagrać, okej. Dobra, karta lojalnościowa, czyli my jesteśmy dalej na 0. 8. On tutaj rzucił w ogóle kartę kredytową. Okej. 21. No, panie, weź pan sobie 8. Zbastuj pan. Idealnie teraz to wyszło. 10 punktów życia ma jeszcze pan menadżer. A my mamy damkę. 13. 24 to bast, kurde, zabolało. Ale on też zbastował. Fenomenalnie. Ciekawe czemu? Chciał nam dowalić bardziej po prostu, co? Czasami chciwość. W większości przypadków chciwość potrafi właśnie uwalić. Ależ nie fajnie się stało. Trudno, przyjmę te obrażenia. Mam w sumie full HP, nie powinienem się aż tak przejmować. Joker! Mamy asa, 10 bym potrzebował. Proszę bardzo. 21. My jesteśmy na full. On miał akurat 20, więc się troszkę mu też fartnęło. Jest liczba pi. Jest 14. Nie mamy żadnego celu dla naszego Jokera. Fuck. Możemy wybrać kartę, żeby zamienić. Jak wezmę 8, to przegram, jak wezmę warta, to przegram. To wolę przegrać mniej po prostu. Jest król. Czyli co, 11 jakaś teraz? On ma minus 11 na dzień dobry. My mamy oczywiście już blackjacka, więc ja się tego trzymam, a on ich tam walczy. 2 punkty życia. Powolutku go ogołacamy z tych jego punktów życia. I tu mamy kolejną kartę. Świetnie, bo to jest akurat 20 i to mi wystarcza. On próbuje, kupuje tych kart mnóstwo, za 10 go walnęliśmy. Jeszcze mam 5 punktów życia i mamy negatywną kartę 11. To musi dużo wrzucić. Ja mam minus 1 do pi. Dobra. Mam 13 teraz. O, mogę użyć którąś z tych kart. Co to da nam sweep the leg? Jak zagramy to z tego, z... Boże, z Slay the Spire. Pojawiła się nam karta. Okej, a to nam da 22, ja nie chcę mieć 22 jednak. Damy też nie chcę. Szóstka to jest negatywna szóstka. Zagramy sobie negatywną szóstkę. I teraz sobie zagramy damę. I jeszcze możemy zmienić wartość o połowę. To są jego karty tutaj rzucone, tak? To zmienimy... Puste. 20 w ten sposób osiągniemy, proszę bardzo. 3 punkty życia zadane, a nawet 4. Pijemy 7. Weźmiemy tą 9 z chęcią. Problem jest taki, że teraz boję się zagrać coś więcej. Okej, 1 punkt życia. Niech ma. 11. Jakie mamy tutaj karty jeszcze? Jest dosyć średnie, ale mogę hitować bez problemu. Nic co dam nie spowoduje, że on ze mną przegra. Dam mu 11. 27. A nie, zaraz, bo ta karta się odrzuciła. To ja zastentuję na tym, bo to mi da zwycięstwo. Panem, kto tutaj rządzi? Ja nigdy nie spotkałem tej osoby, ale wiem, że jest na innym piętrze. Proszę, weź mój klucz do windy. Macie tutaj windy, skurczybyki. I możemy sobie dodać... Czarną magię z Yu-Gi-Oh! Świetnie, weźmiemy sobie takim podku tą kartę, a czemu by nie? Choćby dlatego, że to super karta jest. Moi drodzy, tak wygląda w skrócie Dungeons and Degenerate Gamblers. Bardzo ciekawa wariacja gry w blackjacka. Myślę, że można sobie spokojnie odpalić ją na to, żeby spędzić przy niej kilka przyjemnych godzin tak naprawdę. Można na przykład wieczorem odpalić sobie, wziąć sobie jakiś kubek herbatki i popykać w blackjacka w taki przyjemny, rogalikowy troszkę sposób. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie na temat tej gierki. Mi się całkiem podobała. Jestem bardzo ciekawy jednak, co wy myślicie. No i przede wszystkim to zasubskrybujcie kanał, jeśli wam się podobało. To jest zawsze dla mnie bardzo miłe. Dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło i hej!